Cześć, dzisiaj przetestujemy sobie i zrecenzuję tak pokrótce nową stronę, a raczej nową starą stronę do zarabiania. Jest to zagraniczna strona Fortnite Surveys, która pozwala użytkownikom zarabiać pieniądze poprzez wypełnianie ankiet online. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to prosty sposób na zarobienie, $15 dziennie, rzeczywistość jest bardziej złożona. Ta szczegółowa recenzja będzie oparta o moich przemyśleniach, jeżeli zresztą zapraszam Was też do opisu i w przypiętym komentarzu znajdziecie polecane przeze mnie i przetestowane strony do zarabiania, które na obecną chwilę wypłacają pieniądze i myślę, że też są dużo lepszym wyborem niż ta strona, którą Wam teraz zrecenzuję. Ta strona oczywiście początkowo sugeruje, że osoby z wszystkich krajów mogą dołączyć do platformy. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że platforma jest skierowana głównie do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Wymóg podania kodu pocztowego podczas rejestracji dodatkowo potwierdza tę obserwację. No ale to też nie jest do końca tak, ponieważ na przykład ja jak się rejestrowałem, to nie musiałem podawać tego. Dopiero podczas, jeżeli chcecie mieć te ulepszone ankiety, to dopiero wtedy podajecie numer telefonu i te dane wrażliwe. Natomiast minus jest bardzo duży, jeżeli o nas chodzi i tu bym mógł zakończyć tę recenzję. Na Polskę nie ma w ogóle ankiet, przynajmniej na tę chwilę, jak wrzucam ten odcinek, jak recenzuję tę stronę. Natomiast no, są te na inne kraje ankiety i Wam o tym opowiem. Natomiast tak jak mówię w opisie i w przypiętym komentarzu, i tak polecam Wam moje strony, które, no, które są obecnie w miarę dobre, więc zapraszam. Po zalogowaniu użytkownicy widzą przejrzysty i przyjazny interfejs, który oferuje dwie opcje, ankiety Fortnite i ankiety partnerskie, o których już wspomniałem. Ankiety Fortnite to ekskluzywne ankiety, których nie ma na innych platformach, zazwyczaj jest ich mniej, ale oferują lepsze wynagrodzenie. Mamy też te ankiety partnerskie. One są bardziej powszechne i można je znaleźć na różnych innych stronach. No ale oferują niższe wynagrodzenie oczywiście. Dostępność ankiet może się zmieniać i zdarzają się sytuacje, gdy nie ma żadnych dostępnych ankiet. Często jest to spowodowane lokalizacją, o czym już mówiłem wcześniej. Chociaż Fortnite Survey stwierdzi, że użytkownicy mogą zarabiać nawet do 10 czy $15 dziennie, to stwierdzenie jest uwarunkowane frazą w zależności od dostępności ankiet. Także wiecie, tam zawsze jest ten kruczek i diabeł tkwi w szczegółach, że rzeczywisty potencjał zarobkowy zależy od takich czynników jak wspomniana lokalizacja, profil i liczba dostępnych ankiet. Ankiety partnerskie zazwyczaj oferują niższe wypłaty niż te ankiety stricte Fortnite'owe. Strona posiada unikalny system nagród lojalnościowych. Użytkownicy zdobywają kredyty za każdą próbę wypełnienia ankiet Fortnite, nawet jeśli się do niej nie kwalifikują. Zgromadzenie 3 kredytów daje bonus w wysokości $2. Ten system rekompensuje użytkownikom czas i wysiłek, nawet w przypadku dyskwalifikacji. Należy jednak pamiętać, że ten system nagród dotyczy tylko ankiet Fortnite, a nie ankiet partnerskich. Użytkownicy, którzy zweryfikują swoje konto numerem telefonu, mogą zdecydować się na otrzymywanie powiadomień SMS o dostępności nowych ankiet. To jest dość ciekawa funkcja i pomaga zapewnić, że użytkownicy nie przegapią okazji do zarabiania. Jakie mamy opcje wypłaty? Tutaj PayPal, karty podarunkowe Amazon, karty podarunkowe Tango, no i kryptowaluty, Bitcoin, darowizny, też można te wpłacać na cele charytatywne. Użytkownicy mogą żądać wypłaty, gdy tylko zarobią, bez minimalnego progu wypłaty. Po zweryfikowaniu konta użytkownicy kwalifikują się do szybkich płatności. Alternatywnie użytkownicy mogą zgromadzić swoje zarobki i wypłacić później, czego nie polecam, bo różnie z tymi stronami bywa. No, podsumowując to wszystko, mamy tutaj wady i zalety. Zaletami to jest na pewno brak minimalnego progu wypłaty,
Mamy opcję szybkich płatności, dodatkowo jest wiele tych opcji wypłat, więc to jest też mega fajne. Mamy system nagród lojalnościowych, który nagradza osoby nawet, które nie kwalifikują się do ankiet Fortnite. No i mamy też te ekskluzywne ankiety. Wady, no to mamy ograniczoną dostępność ankiet, więc to jest niestety wielki minus. Niższe wypłaty z ankiet partnerskich, no muszą jakoś zrekompensować sobie te strony, wiecie, te dodatki, bonusy lojalnościowe. No i te ograniczenia geograficzne też są bardzo duże. Ogólnie rzecz biorąc, Fortnite Surveys można uznać za przyzwoitą stronę z ankietami, głównie ze względu na ekskluzywne ankiety Fortnite i satysfakcjonujący program lojalnościowy, jednak ograniczona dostępność tych ankiet i niższe wypłaty za ankiety partnerskie są istotnymi wadami. Użytkownicy, którzy chcą zmaksymalizować swoje zarobki, mogą znaleźć inne platformy i polecam te, które są w linku i w opisie. Więc tutaj można też powiedzieć, że jeżeli już jesteście i korzystacie z tej strony, to skoncentrujcie się na tych ankietach Fortnite. Wykorzystajcie też te nagrody lojalnościowe. No i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to $10 dziennie to jest tylko taki chwyt marketingowy. Raczej takie strony tego typu, no to trzeba zainwestować dużo tego czasu. Natomiast polecam wam sprawdzić link w opisie i w przypiętym komentarzu. Tam są polecane strony przeze mnie, więc może się skusicie i może was bardziej to zainteresuje. Trzymajcie się, cześć.